Dobry wieczór. Jeden z ostatnich moich filmów opiewał pieśnią chwalebną i nie tylko tę to różową bestię. Chińczyk Dowo, nie Dowo, system Big 77 i pokazałem tam wtedy wam tę szawetkę, cała z niedzewki. I miałem obawy co do tego, co do tych ciężkich okładek. Pora na weryfikację. Żyletka, która tutaj jest, to jest Cloud, czyli chmurka. I jest to ta sama żyletka, która była w Różowej Bestii. Tylko że w Różowej Bestii ogoliłem się jedną stroną żyletki i to aż 5 razy. Raz widzieliście. A teraz druga strona żyletki. Czyli to będzie pierwsze golenie. W roli pędzla wystąpi Omega 621 borsuczek. A w roli mydełka czela. Wiecie, ta co pachnie niemiecką ciastkarnią. Ta, co pachnie marcepanem. Ta, co się kojarzy ze słodyczami. A metoda wyrabiania piany będzie ta moja ulubiona. Nabity pędzel. I wyrabiania na twarzy. Wyrabianie na twarzy ma swoje bardzo poważne zalety. Wyrabianie na twarzy mianowicie pobudza owłosienie na tej twarzy, powoduje stawianie się go i lepsze przygotowanie, ja tak uważam. Oczywiście można wyrabiać miejsce, dlaczego nie? Osiągać bardzo fajne efekty, ale jednak samo przemalowanie twarzy, takie wiecie, na malarza, to jest za mało. Dla mnie jednak to takie wyrabianie na twarzy, wyrabianie. Ma głęboki sens, ale każdy robi jak uważa. No lekkie zdziwienie, bo ciężar tego ogona, tej układek wcale nie jest taką przeszkadzajką. Strach ma wielkie oczy. Tamtą stroną żyletki, której nie widać, bo jest schowana wewnątrz blanku, goliłem się 5 razy. Mówiłem już to, ale powtórzę, 5 razy. Druga strona, jeżeli wystąpi znowuż 5 razy, to powiem, że tak
Nie jest źle. Nawet kosztowo nie jest źle, bo to nie są drogie wyroby, to nie jest dowo. Dlaczego dzisiaj wziąłem czele? No, dzisiaj trafiłem na film Rafała. Gościu prowadzi kanał na YouTube o nazwie Golenie Brzytwą. Tak, golenie brzytwą, trzy wykrzykniki. I on też na tym filmie, który dzisiaj mi w oczy wpadł, używał czeli. I miał z nią problemy. Używał innej czeli, tej w turkusowym tygielku, a ja mam tą w czerwonym. Mówi, że z tą czelą nigdy nie miał problemów, a tu raptem się okazało, że piana mu znika. Nie wiedzieć czemu. Może reakcja z mydłem, z którym się kąpał. A może mu się po prostu już ta jego czela zestarzała? Ja nie wiem. W każdym bądź razie, gdyby się miała zestarzyć, to ja zacząłem swojej używać, żeby moja się nie zestarzała, bo po co? Kiedy można użyć? Wiecie, to może być kupa różnych rzeczy, nie? Interakcja. Dobra. Jak zwykle dół. Interakcja z pryszajwem. Interakcja z mydłem, którym robił kąpiel. Dobra. Tu też na wszelki wypadek, jak widzicie, z tego nabicia już niewiele zostało. Dobra, i tak trzeba będzie nabić pędzel na nowo, żeby obskoczyć czachę, nie? No, mam nadzieję, że się nie trachnąłem, boś mi się troszeczkę wzdłuż ostrza omskło.
Jest dobrze. Jest dobrze. Jest bez marudzenia. Dobra. Rozczochrana. Twoja kolej. Dobra, twarz wysuszę. A grzywka nie się moczy. Z lekkie dobicie pędzla. Patrzcie. Tu jest tak, że ta czela to ma taki nie za wielki ten tygielek. Mówię o średnicy. A mój ten pędzel ma rozmiar nie za duży, ale się kurczę rozczapiża do takich gabarytów, że nie bardzo się chce w tym tygielku dla czeli zmieścić. Borsuk to jest. Wiecie co borsuki lubią? Lubią łyknąć. Lubią łyknąć naszą pianę. I trzeba je czasem zmuszać do tego, żeby potem oddali. Czy ja mówiłem, jaki mam ten stary ten zarost? Dwudniowy. Czyli standardzik. No a jednak trachnięcie. Jednak trachnięcie jest. Dobra. Dobra. Idzie znakomicie. Tu mam takie znamie. Już się chwaliłem nim niejednokrotnie. I niejednokrotnie je trafiłem. Trafiony, zatopiony, zakrwawiony. O. Na upartego. Na upartego. Socially accepted. Pełna akceptacja towarzyska. Już jest. Ale mam ochotę być na gładko. Uczesać się na gładko. Poprzednie moje golenie przed kamerą było brzytwą. Brzytwą, brzytwą. Dobra, a unoś. Prawdziwą brzytwą, która była ostrzona, wecowana, bla bla bla.
zaskakująco niezłą brzytwą, jak na niedrogiego Chińczyka, bo u pana Chińczyka tą kurę naj zanabyłem za jakieś 100 zł. Wiadomo, że trzeba było to poprawić, naostrzyć, że to nie było shave ready. Ale była brzytwa. I pomijając taką drobną niedogodność, że trzeba było na tę okoliczność dokupić jakieś kamienie, żeby zrobić z tego narzędzie do golenia i jeszcze zainwestować czas w naukę. To wiecie, w naukę, tak? Pierwszy film zrobił brzytwą, którą sam naostrzył. Tak było. Ale była to brzytwa, która była teoretycznie shave ready. W ogóle nie używana, nie zajechana, tylko przykorodowała. I ona na dobrą sprawę nie wymagała naostrzenia. Ona wymagała takiej korekty. Już. Ja tę korektę zrobiłem. A potem nowa brzytwa. Nowy Chińczyk, który też naostrzony, jego kule biją. I wymagał pracy, włożenia pracy w niego. No ale za trzecim razem wyszło. Wyszło. Dobra, wrażenie z golenia tym. Ostrze idzie, wiadomo jak, dobrze. Czella daje pewien poślizg. Znaczy, no, nie jest źle. Daje pewien poślizg. Nie jest to mistrzostwo świata, ale to jest dobra rzecz. Mnie straszyło to wyważenie tego urządzenia. Tej szapetki. Już nie straszy. Jest ok. Pewnie, że lepiej by było, gdyby okładziny były na przykład aluminiowe, a nie stalowe. Jednak wtedy by ten ciężar gatunkowy przeniósł się bardziej na krawędź tnącą i byłoby to wrażenie bliższe goleniu się brzytwą. Taką brzytwą, brzytwą, prawdziwą. Ale nie, nie mam pretensji. Jest ok. Nadal widzę te wady, które widziałem, czyli boję się, że będzie tąpić ostrze przy złożeniu. Dla tych, co nie widzieli, przypomnę. Jak się tą trzyma to urządzenie na półeczce, w szefeczce, whatever, to nieważne, ale w momencie, kiedy to idzie do torby, to wtedy się to jarzmo odsuwa troszeczkę, bo ono się opiera o okładki. A całość idzie w dół. Tu jest taki pręcik mały, nie wiem, widać? Widać. Taki pręcik, na którym się opiera ramię i mam nadzieję, że będzie to wystarczające, żeby nie stępić okładek o to tutaj dno. No mam nadzieję. Chyba w podróż tego i tak nie będę brał, mam do tego dowo. Jest najmniejsza, najlżejsza, najfajniejsza do podróży dzięki temu. A którym z tych wynalazków będę się golił, jak mi się zachce szawetki? Czy będzie to stal? Czy będzie to różowy plastik? Nie wiem. Może zawsze podejmę decyzję na bieżąco. Będę w różowym nastroju, że się ogolę różową bestią. Będę w bardziej bojowym nastroju, wezmę coś stalowego. I tyle. Dobra. Krew się nie leje. O AU nie można zapomnieć.
Co dzisiaj? Old Spice White Water. To wpadło w garść. I tym będę dzisiejszej nocy pachniał. No. Nowa żyletka. Nowa krawędź nocą. To na twarzy nie, ale na głowie czuję lekkie szczypanko. Czyli jakieś mini podrażnienia były. Zawsze są. Nie ma siły. Widocznie tak musi być. Było miło. Jestem dogolony. Dziękuję za oglądactwo. Dziękuję za lajki, subskrypcje. Ludkowie, miejcie się pięknie. I do zobaczenia przy następnej okazji. Cześć, dobranoc.